Witajcie, Blind Guardian, When Sorrow Sang. No, Blind Guardian w ogóle to jest jedna z takich kapel, którą chyba najbardziej, największy mam sentyment, no może głównie dlatego, że traktuję o Władcy Pierścieni, może dlatego, że po prostu jak byłem dzieciakiem, to lubiłem sobie poczytać Władcy Pierścieni, później obejrzeć, później w ogóle wszystko ten TG, bawić się. No, myślę, że warto ten riff taki główny, oni mają w ogóle bardzo dużo riffów, oni mają taką różnorodność riffów, że wypadałoby z jednego utworu można zrobić z 10 albo więcej różnych motywów. Posłuchajcie jednak, jak to brzmi, tak, ten motyw, który wybrałem, no nie? Jeszcze raz. No cóż, no to jest coś szybkiego, jest coś takiego zadziornego w tym. Strój to jest obniżone pół tonu. Oczywiście można go zagrać w normalnym, standardowym stroju. Obniżony, czyli będzie dis, gis, no nie? No wiecie, o pół tonu niżej. Dis, gis, cis, fis, ais, dis. No i tak, no pierwszy motyw to mamy w ogóle, no dużo znowu jest tych motywów, że pusta struna. To jest pierwszy motyw, gdzie mamy tak, na pustej 4 dźwięki. Ale tak, w skrócie, 10-9, 10-9, 7-5, 10-9, 7, 5, 7. To jest w skrócie ta linia melodyczna, tylko ważna jest właśnie ta pusta struna. No tu ciężko to zagrać w wolnym tempie byłoby. Że to wszystko wszyscy już załapali, po prostu no później to jest takie już na typowe, że tak powiem, tremolo, granie tremolo, próg 9, struna 5, dużo dźwięków, później próg 7, struna 5 i przechodzimy na próg 7, struna 6. Tak to jest, później na najgrubszych 5-7 i powtarzamy i końcówka tego jest 2-4-4. Tam oczywiście ten utwór się rozwija i tak dalej, tam są później inne jeszcze motywy, ale po prostu samo to po prostu mnie to osobiście rozwala. prostu kocham tą kapelę. Mam nadzieję, że obatacie ten motyw i to będzie jako jeden z elementów takich codziennej rozgrzewki albo nauczenia się całego utworu. Żegnam Was, papatki.